Jest środa, 29 czerwca. Uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Może właśnie jesteś w drodze do pracy, do szkoły, na uczelnię. Może dziś pójdziesz do sklepu, a może twoją dzisiejszą drogą będzie po prostu spacer bez konkretnego celu. Zobacz dosłownie lub oczyma wyobraźni drogę, którą przemierzasz. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam: ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Jezus zadał dwa pytania. Teoretycznie w obu pyta o to samo. O to, kim jest w oczach innych. W praktyce jest ogromna różnica pomiędzy pytaniem, za kogo uważają go bliżej nieokreśleni ludzie, a za kogo osoby, którym bezpośrednio zadaje to pytanie. Zastanów się, na które z nich byłoby ci łatwiej odpowiedzieć.
Na pewno znasz takie pojęcia jak plotki, obmowy. W wydaniu bardziej nowoczesnym śledzenie profili innych osób w mediach społecznościowych. Wiemy, co ktoś jadł, co robił, ile ma lat, jakie ma poglądy, jak zachował się wobec matki, dziecka, męża. Niektórzy nawet życiem innych żyją bardziej niż swoim. Na co poświęcasz codziennie więcej czasu? Na nazwanie swoich emocji, myśli, na sformułowanie opinii, czy może skupiasz się na ocenie życia i wyborów innych ludzi? Na pierwsze pytanie Jezusa odpowiadają uczniowie. Na drugie odpowiedział tylko jeden z nich. I to nie sam z siebie, ale z pomocą Bożego natchnienia. Jak często różne tematy łatwiej przedstawiać słowami "ludzie mówią". Kolega mojego kolegi miał taką sytuację. Jezus dziś zaprasza także Ciebie, byś zajrzał w swoje myśli i w swoje serce. W jakich okolicznościach jesteś skłonny do autorefleksji, wyrażania tego, co w Tobie, a nie tylko do powtarzania zasłyszanych opinii? Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, Ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Pobądź teraz chwilę z Jezusem. Możesz porozmawiać z Nim o tym, za kogo Go uważasz. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.